Hej, dziś zaczynam przygodę z remontem elewacji, pokażę go w dwóch odcinkach. W pierwszym będzie docieplenie, zamontuję również drugie okno oraz drzwi. W drugim filmie będzie deska elewacyjna. Slajda i fixa wstawiałem w ostatnim filmie, pozostało okno uchylne, od którego zacznę. Stare okno wyciąłem, nowe zamówiłem na ten sam wymiar. Myślałem też nad dużym, podobnym jak slajd, ale pod oknem ma być kanapa, także byłoby częściowo zasłonięte, poza tym przyda się trochę prywatności. Odmierzyłem i dociąłem kantówkę, ponieważ oprócz desek nie ma tu żadnego podparcia. Wbiłem, ustawiłem do poziomu i skręciłem zakrętarką wkrętami ciesielskimi. Z boku również zamocowałem belkę. Okno uchylne Eurocolor, które będę montował, jest zrobione na profilach Synego marki Rehau. Ma wysokie właściwości termoizolacyjne, jak również akustyczne. Podobnie jak w pozostałych oknach zamówiłem razem ze szprosami i w kolorze czarnym. Najpierw zdejmuję skrzydło, osadzał będę samą ramę. Odpiąłem zawiasy. Odstawiliśmy skrzydło na bok i wstępnie zobaczyłem, czy pasuje i jak najlepiej montować. Sprawdziłem jeszcze linię budynku, niestety jest trochę krzywo, na środku jest garb. Przeciągnąłem sznurek, ustawiłem mniej więcej równo z oknem tarasowym i będę starał się to zgubić, ale i tak nikt nie będzie to później biegał z miarką, także no tak pi razy oko. Na ramę wokół założyłem kotwy 15 cm od brzegów i resztę co 50 cm. I przyklejam tak samo jak przy slajdzie taśmę rozprężną, która wcześniej była schłodzona w lodówce, żeby wolniej puchła. Taśmę dałem po bokach i na górze, od spodu zapiankuję. Wrzucamy ramę w otwór, położyliśmy na klinach. Ustawiłem do sznurka. I w poziomie. Sprawdziłem piony z dwóch stron. Skorygowałem położenie. I mocuję wkrętami do belek. Wstawiliśmy z powrotem skrzydło i okna mam ogarnięte. Zanim drzwi, to zacznę elewację. Ma być nowa deska, starej nie ruszam. Miałem dać tylko łaty i na to deskę, ale tak myślałem i w końcu zdecydowałem, że docieplę również z zewnątrz wełną. Oto szablon, jak to ma wyglądać. Kantówki 40x50 w rozstawie 60 cm, regulowane wkrętami dystansowymi, między nimi wełna zakryta wiatroizolacją, prostopadle przykręcone łaty 30x50, które stworzą konstrukcję dla deski elewacyjnej. Tak zbudowana konstrukcja jest pod poziomą elewację, natomiast jakby ktoś chciał pionowo, to wystarczy to obrócić o 90 stopni. Ściany mogą tutaj stanowić wyzwanie, bo mają wiele uskoków, wnęk, a trzeba zadbać o piony i płaszczyznę. Najpierw przejrzałem z poziomicą elewację, analizując jej wygląd oraz krzywizny i wstępnie zapisałem tak w pamięci, co, gdzie i dlaczego. Zacznę od ustalenia, na jakiej wysokości startować z konstrukcją. Pod elewacją jest murek z fundamentem i na pierwszy rzut oka najniżej położony jest narożnik domku tuż przy oknie tarasowym. Ustawiłem laser, sprawdziłem jak leci poziom, czy nie będzie nic przeszkadzało w montażu i dociepleniu. Ogólnie wokół budynku jest poziomo, także śmiało mogę startować w tym miejscu. Podłożyłem kawałek łaty jako pomocnika do podtrzymania i ustawiłem pod linię lasera kantówkę 40x50. Do mocowania kupiłem takie wkręty dystansowe różnej długości, od 90 do 120 mm. Mocuję w narożniku, wkręcam zakrętarką do końca, a nawet jak widać głębiej. I przy pomocy tego wkręta, odkręcając, można odsunąć łatę od ściany, co pomoże mi w ustawianiu konstrukcji. Przykręciłem z drugiej strony w poziomie i na środku. Kolejna kantówka ustawiona w poziomie pod linię lasera, przykręcam wkrętami dystansowymi na końcówkach i na środku prostuję pod łatę. Na razie wkręty przykręciłem do końca. I sprawdzam łatą, jak to wygląda. No, na środku elewacji jest garb, czyli budynek idzie w tą stronę. I tu tak naprawdę zaczyna się zabawa. Skoro na środku jest garb, to powinienem odsunąć na rogach budynku. I tak zrobiłem.
Odkręciłem na krawędziach, regulowałem pozostałymi wkrętami tak, żeby złapać linię na całej długości ściany. Istotne jest również, żeby wyżej kątówki chowały się podłate w pionie i może tak się zdarzyć, że na dole trzeba będzie się odsunąć dalej. Ok, po ustawieniu dolnej kantówki łapię jeszcze wkrętami, powinno być ich gęściej, co 60-80 cm. Używam też wkrętów ciesielskich, a pod kantówkę wbijałem kliny. Chodzi o to, żeby już tą linię utrzymać, skoro ją ustawiłem, ale generalnie co jakiś czas sprawdzałem, czy gdzieś za mocno nie dokręciłem. No i żeby było jasne, kantówka ustawiona jest szerszą 5-centymetrową stroną poziomo, tyle na jaką grubość zaplanowałem wełnę. Jedziemy dalej, przy oknie kantówkę dam pionowo, dociąłem na wymiar i tu mam kawałek deski elewacyjnej, muszę nią schować się za ramę, nie mogę najść, bo będą rolety. Dlatego przykręciłem kawałki desek, żeby mieć dystans. Ustawiłem tą konstrukcję równo z ramą i przykręciłem do budynku. Na przemian używałem wkrętów dystansowych, jak również ciesielskich, bo na ciesielskich też bez problemów można się odsunąć kilka milimetrów. Natomiast z tymi dystansowymi czasami jak się źle w coś trafi, to nie można ich już odkręcić. Rzadko, bo rzadko, ale się zdarzyło. Złapałem kilkoma wkrętami i później regulacja, czyli patrzę pod poziomicę, widzę, że na środku jest wciągnięte z pół centymetra, reguluję odkręcając wkręty. Żeby było jasne, są różne długości wkrętów i tu trzeba dobrać odpowiednie do grubości łat i odległości, na jaką chcemy się odsunąć. System jest ogólnie dobry, no ale trzeba też trochę się z nim zaznajomić. Pion jest, ale kantówka jest wykrzywiona. Trzeba by ją naciągnąć. Bardziej odciągnąć i tu przykład, że nie zawsze to może działać jak należy. Wkręcając trafiłem chyba w jakąś pustkę, wkręt się nie zakotwiczył prawidłowo i już nie mogę nim regulować ani w ogóle odkręcić. Dlatego tutaj podważyłem, zaklinowałem i złapałem normalnym wkrętem ciesielskim. Czasem trzeba było też tego wkręta regulowanego odciąć. Ok, dlaczego o tym mówię? Bo nie wszystko tak pięknie wygląda jak na papierku. No chyba, że masz równe ściany bez uskoków i innych cudów niewidów. W przypadku tej elewacji musiałem kombinować, podkładać grube klocki, gdzieniegdzie zerwać deskę, czy trochę przyszlifować. Przed pionowaniem kantówki należy przykręcić do końca, tak żeby łeb schował się w drewnie. I tu macie przykład, jak można fajnie regulować. Na górze mam wnękę i trzeba się odsunąć ze 2 cm. Staram się być precyzyjny w ustawianiu konstrukcji, bo wiem, że te tartakowe impregnowane kantówki do prostych nie należą, ale w miarę możliwości można je wyprostować, a równa i prosta konstrukcja ma później duży wpływ na łatwiejszy i przyjemniejszy montaż elewacji. Generalnie ta ścianka trochę pogmatwana, są dwa okna i wokół nich musi być obramowanie, z tym, że musiałem zostawić na górze miejsce na montaż rolet. Rozstaw między poziomymi kantówkami starałem się utrzymać co 60 cm, tyle co ma szerokość wełny, ale tu też niekoniecznie, bo jak coś nie pasuje, to zawsze można wełnę dociąć. Tak wygląda kratownica na tej ściance. Powierzchnia jest teraz wyrównana, nie będzie żadnych uskoków ani wnęk. Docelowo ma być gładka, równa ściana z desek. W międzyczasie działałem również z kolejnymi ściankami. Z lewej strony zacząłem od sprawdzenia, jak lecą piony i linia. Ustawiłem laser na pierwszej kantówce, zaznaczyłem na ścianie, wyfrezowałem w wystających deskach bruzdy, naciągnąłem sznurek i ustawiłem go na nieco ponad 5 cm na całej długości ściany. I co, zamontowałem pionową kantówkę przy oknie, ustawiając ją pod sznurek i w pionie. Następnie poziomą na wysokości sznurka pod jego linię i to już była baza pod ustawianie kolejnych kantówek co 60 cm pod pion i linię poziomicy. Na dole musiałem dołożyć kawałki desek, żeby się odsunąć i pierwszą kantówkę dokręciłem do belek podłogowych na tym samym poziomie co poprzednia ściana. Kantówki równałem naprzemiennie wkrętami dystansowymi oraz ciesielskimi z podkładkami. Od spodu zamknąłem kawałkami płyt OSB. I druga ścianka gotowa. Dalej nie będę zanudzał, z tyłu budynku podobnie, choć trochę łatwiej, bo bez okien i innych utrudnień. Z boku, z drugiej strony zacząłem od kantówki na górze, ponieważ tam był najbardziej wysunięty pion. Przykręciłem łatę, ustawiłem do linii i przed dalszym budowaniem szkieletu zamontuję drzwi. Swoją drogą te stare bardzo ciekawe i rozkładane. Odciąłem zawiasy i usunęliśmy wrota. Zmierzyłem wysokość, oczywiście drzwi były zamawiane pod wymiar,
ale otwór jest wyższy i szerszy. Na dół dociąłem i przykręciłem kawałek belki, później dojdzie podłoga, to i tak się wyrówna. Z boku dobudowałem z kantówki 90 podparcie łaty dachowej i żeby było do czego zamontować ramę drzwi. Ustawiłem w pionie z dwóch stron i przykręciłem wkrętami do budynku. Następnie zakładam kotwy na ramę drzwi, to wszystko podobnie jak przy oknach. I uszczelniam taśmę rozprężną. Wkładam w otwór, od spodu wcisnąłem piankę montażową. I teraz ustawianie, poziomica w dłoń z lewej, prawej i łapie kotwy do belek. Ogólnie proste zadanie, czasem tylko może wkręt trochę pociągnąć kotew, ale jak się tak zdarzy, to wystarczy odkręcić i poprawić. Wrzucamy drzwi w zawiasy, blokuję bolcami, montaż klamki i gotowe. Jest to klasyczny model drzwi wejściowych PVC w technologii Rehau. Model, który wybrałem, to Centro. Produkowane są na zamówienie, także możesz dobrać wymiar, model, okucia, zamki, pochwyt czy klamkę. Więcej informacji na stronie producenta, link w zakładce i opisie. Co istotne, to możesz sam zaprojektować takie lub inne drzwi w konfiguratorze Eurocolor. Tu zapraszam też do mojego niedawnego filmu, gdzie wstawiałem drzwi zewnętrzne na odcisk palca. No dobrze, skończyłem ostatnią ściankę, konstrukcja z ład zrobiona. Jak widzisz, pozostałe stare okna będą zakryte, ponieważ wewnątrz ścianki i tak będą zastawione. Nie usuwałem tych okien, posłużyły one jako podkonstrukcja. Równania było co niemiara, używałem podkładek, klinów, a nawet kawałków kantówek. Gdzieniegdzie szlifowałem lub frezowałem, jak coś przeszkadzało. Wszystko po to, by docelowo były równe ściany z desek. Całość jest sztywna, solidna. Myślałem, czy łapać coś jeszcze kątownikami, ale nie widzę takiej potrzeby. Na dole większe uskoki z podbudówką zakryłem płytami OSB, mniejsze zapiankuję. I właśnie to robię przed upychaniem wełny, uszczelniam od spodu, żeby tam nie wchodziła wilgoć. Wstrzyknę też pianę w szczeliny między konstrukcją a ścianą. Ściany docieplam wełną piątką w arkuszach, jak na domek rekreacyjny to spokojnie wystarczy, żeby zatrzymać ciepło z zewnątrz, jak i w jesienne wieczory w środku. Choć przyznam, że planuję jeszcze izolację wewnątrz, tak że domek będzie wyciszony i ocieplony. Tutaj wrzuciłem też stropian trójkę, bo wełna by nie weszła, a były i miejsca, gdzie wpychałem dziesiątkę i siódemkę, bo było na to miejsce. Także taki trochę miszmasz dociepleniowy. No i trafiła mi się też rolka jakiejś innej wełny, jak sierść kota, taka mniej sztywna i tu łapałem ją sznurkiem, żeby z czasem nie opadła. Co do samej pracy, to upychanie wełny dla niektórych może być uciążliwe, bo gryzie, ale tu wam powiem, że nie odczułem tego praktycznie w ogóle, bo robota na zewnątrz, nie jest to docieplenie stropu, nic na głowę się nie sypie, także mimo iż kupiłem sobie strój, okulary oraz maseczki, to w praktyce ich nie używałem. Wełnę trzeba zabezpieczyć przed wodą i wilgocią, dlatego ostatni etap docieplenia to położenie wiatroizolacji, która chroni przed wiatrem, wodą i wilgocią oraz redukuje straty ciepła. Spinałem elektrycznym takerem do kantówek, robiłem zakładki, a łączenia skleiłem taśmą. No i co, pora na krótkie podsumowanie pierwszego etapu elewacji. Mam tu 53 m kwadratowych ścian po odliczeniu okien oraz drzwi. Kantówki 600 zł, wełna 800, wiatroizolacja 150, wkręty dystansowe i ciesielskie 150, inne, czyli pianka, podkładki i co tam jeszcze zapomniałem, około 100 zł. Docieplenie kosztowało mnie razem 1800 zł, później podsumuję te wszystkie prace na zewnątrz, a w następnym odcinku deska elewacyjna. Cześć!